Witam kochani, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jeszcze odrobinę inaczej. Jesteśmy w lesie. Nie wiem, czy słyszycie. Musiałam trochę przyciszyć. Ale lubię sobie. Na cały telewizor, to co mam normalnie na YouTube, włączam na ekran telewizora. I na przykład w tej chwili mam las. Prawdziwy bór. Puszczę jakąś. Z ptakami i czuję się jak w lesie. Szczególnie, kiedy zbliża się ten weekend i dzisiaj mamy piątek. Zbliża się weekend, już tylko za pasem. Była pełnia księżyca, ja godzinami oglądałam tę pełnię w oknie, więc nawet się dobrze do końca nie wyspałam. W związku z tym grunt to zacząć się czuć dobrze. Bo i to, co planetarnie, ten weekend 5 i 6, potem 12, 13 będą bardzo intensywne. W związku z tym trzeba się uziemić, więc spacerować będę później w parku i będę ściskać drzewa, na które teraz tylko patrzę. Będę słuchać śpiewu ptaków. Potem pewno następnego dnia pójdę nad ocean. I znowu będę się uziemiać. Ogromnie ważne. Ponieważ w czasach stresu, pamiętajcie, jakąkolwiek szczególnie macie decyzję podjąć, czy odbyć ważną rozmowę, postanowić coś, potrzebny jest wewnętrzny spokój. Najłatwiej odzyskać go na łonie natury. Ale kiedy jesteś w domu, ja dzisiaj, jak patrzycie na mnie, ja wyszłam świeżo spod prysznica. A więc długi prysznic w moich ulubionych szamponach, który na przykład mam odżywkę, nazywa się Maui, Hawaje. Pięknie pachnie kokosem, tymi Hawajami. Całe płyn do ciała to Grace. Użyłam akurat Amazing Grace, chociaż moim ulubionym jest biały, pure, czysty Grace, ale akurat pod ręką mi tamten mówi, dobrze, niech będzie ta Amazing Grace. Człowiek pachnie, człowiek jest świeży, a dzisiaj robiłam sama duże sprzątanie w moim mieszkanku. No duże nie jest, ale wiecie, nikt chyba tak nie posprząta jak my, Polki. Na kolanach, te podłogi, kuchnia, łazienka dokładnie. Więc mimo, że mam centralne chłodzenie, aż się cała spociłam. No więc nic, tylko pod długi, wspaniały prysznic. Zawsze sobie wyobrażam, że jestem pod wodospadem. Pięknym wodospadem na Hawajach oczywiście. I oczyszczam się energetycznie z tego wszystkiego. Nie tylko fizycznie, ale także emocjonalnie, psychicznie i spirytualistycznie. Więc to jest wspaniała rzecz. No i postanowiłam pokazać Wam, jak ja zadbam o siebie. Widzicie, włosy są mokre zupełnie, ale tak zrobione, że co położę na twarz, żeby mnie zatłuściła, bo akurat tak to będzie wyglądać. Najpierw postanowiłam sobie, że na moje oczy, które po niewyspaniu, my to nazywamy workami pod oczami, a więc troszkę jest tam tego obrzęku, plus cienie na przykład pod oczami. Co się... chciałam użyć organiczną herbatkę peppermint, ale zauważyłam, że po pierwsze jest z miętą, po drugie nie ma tu kofeiny. Tak naprawdę kofeina niweluje obrzęki. A więc tu odpada, więc zamiast tego wolę się napić jej. Herbatka miętowa naprawdę działa super na proces trawienia, na nasz cały system trawienia. Jeżeli masz jakieś troszkę cię brzuszek pobolewa, może gaziki są, działa świetnie na jelita, także wypróżnianie się, tak podejrzewam. A więc dlaczego nie lepić? Więc tego wszystkiego miało być pod oczy, a w końcu mówię, no to jest organiczna, świetna,
A poza tym uwielbiam zapach mięty, działa na mnie bardzo dobrze. Jeśli chcecie herbatę cytrynową, czy z dodatkiem cytryny, jest świetna. Ja ją nawet mam, ale cytryna ma to do siebie, że wybiela. Ja nie chcę moich rzęs, brwi, żeby były rozjaśnione. Ale działa także przeciwzapalnie, zmniejsza obrzęki pod oczami, ujędrnia skórę wokół oczu. Super, jeżeli masz zapalenie spojówek. Po prostu taką herbatkę w torebce na przykład, tak jak ja mam tutaj, którą piję, na oczy sobie przyłożyć jedno torebkę na jedno oko, drugie na drugie, już po wypiciu i poleżeć sobie ze 20 minutek w ten sposób. Działa naprawdę świetnie, włącznie z zapaleniem powiek, czy masz jęczmień na oku, usuwa. Więc pod każdym względem jest świetna. Więc co ja postanowiłam zupełnie inaczej podejść do tematu? Więc zazwyczaj tak to robię. A więc piję sobie herbatkę organiczno-miętowo. Mam las, odgłos ptaków, świerszczy, cudowna rzecz. I co położę na twarz? No więc zacznijmy od twarzy ogólnie. Więc muszę to zdjąć. Okej, muszę to zdjąć. I mam tutaj przygotowany olej. Ale to olej z oliwek z tego pierwszego tłoczenia, czyli extra virgin olive oil. Ok? I sobie delikatnie paluszkami moczę i ja widzicie, nie mam lustra, więc delikatnie zamiast jakiegokolwiek środku, a wiecie, że ich mam, bo pokazywałam Wam cały filmik, co mam i to są zdrowe, organiczne i nietestowane na zwierzętach. Ale tutaj natura, prawdziwa natura, ponieważ ja przez parę godzin nie będę nigdzie wychodzić, więc to się cudownie mnie natłuszczy. Ja tego nie wytrę o poduszkę, tylko po tym, co zrobię, kiedy już to wszystko nałożę sobie na twarz, będę medytować 20 do 30 minut. Przejdę sobie tam na kanapę, wygodnie usiądę i przy słuchaniu tych moich cudownych ptaków będę sobie tak, oliwa z oliwek, więc ona jest bezpieczna i pod oczy. Nie ma tutaj żadnego problemu, ok? Bo to jest ta najdelikatniejsza, jaka tylko może być. Jeszcze dodatkowo light, ta lekka. A więc widzicie? I teraz, ponieważ specjalnie założyłam dekolt, żeby położyć także i tutaj. To jest wspaniały, słuchajcie, nawilżacz. Sama natura. Nie ma jak to natura. Wiemy, że na pewno nie jest testowane na zwierzętach. Wiemy, że co naturalne, to najlepsze. No i właśnie, teraz już mam. Wytrę sobie ręce, bo przygotowałam ściereczkę. Też jeżeli coś chlapnie, to widzicie, ja już mam cały proces, jestem na wszystko przygotowana. No i teraz na usta. Żeby usta były miękkie, żeby nie były suche, żeby nie pękały, bo jak pęka, to dostanie się jakaś bakteria, wszystko łatwiej się tam dostaje, więc najlepiej sobie nawilżać, ok? Ale także działa ujędrniająco i to nie tylko, słuchajcie, na usta, ale i wokół ust. A więc tu z kolei mam miodzik organiczny. Organiczny znowu najlepszy, pamiętajcie. Więc biorę sobie też. Czy mogłam oliwo z oliwek? Jak najbardziej. Ale, żeby pokazać coś innego Wam.
Jaka jestem słodka, kochani. Poza tym, miód ma to do siebie, że złuszcza tą pierwszą warstwę. Co mówiłam, kiedy opowiadałam o kosmetykach, mówiłam, że jest świetnie złuszczyć sobie, żeby to wszystko wsiąkało jak trzeba. Poza tym, zaraz po kąpieli czy prysznicu, kiedy skóra o wiele łatwiej wchłania, kiedy jeszcze jest ciepła i wilgotna. Więc to są moje usta i będę sobie nawet, mogę za jakiś czas dodać, też oczyszczam, dlatego że teraz jak już to, kochani, położę, to będę musiała Was pożegnać, bo już nie będziecie mi widzieć. Mianowicie na oczy postanowiłam położyć sobie zimne plasterki ogórka. Są świetne. Ściągają idealnie. Więc zrobię, tylko tak, nie starajcie się robić za grubo. To jest na przykład za gruby plasterek, bo nie będzie się dobrze trzymał. Tak naprawdę to te, które mi się niby nie udały, są najlepsze. Bo ja je kładę pod oko. Okej. I to najlepiej, nic wtedy już żadnego olejku nie kłaść, tylko to najpierw. To jest zimne. No, zimno czuje się, świetnie. Czyli od razu ten obrzęk, bum, usuwa. A jednocześnie, widzicie, skoro są lekkie i tylko połowy, to mogę sobie bardziej nimi operować niż tymi jednymi wielkimi kawałami. No i teraz oczywiście będzie jakiś najcieńszy na oko, ale już widzicie, jak nakładam na oko, to się moja rozmowa z Wami będzie kończyć, bo poza tym ja będę w ten sposób, w takiej pozycji, widzicie, takiej pochylonej bardziej. A więc jak najcieńsze i z lodówki. Tak posiedzę sobie 30 minut, ja potem będę jak nowa dziewczyna. Amazing Grace, nie chcę się śmiać w tej chwili, bo już to czuję tak tutaj. Cudowna sprawa. Polecam. Natura. Teraz będzie około 30 minut przy właśnie tej pięknej, wspaniałej muzyce, którą sobie zgłośnię, tak jakbym była w lesie. Medytowania, czyli siedzenia i nie myślenia o niczym. Wyłączam się z tego realu. Świetnie na utrzymywanie wiadomości duszy. Co w sercu? Gdzie będzie aha moment? Także, kochani, już się uśmiechać za bardzo nie mogę, ale gorąco polecam. Buziaczki, uściski, kochani. I do kolejnego